Cześć, witam ponownie. To Agata z Centrum Nauki Kopernik. I na dzisiaj przygotowałam kolejne doświadczenie. Niedługo w wakacje, więc właśnie doświadczenie, w którym możemy się trochę pomoczyć. I do niego będziemy potrzebować płyn do mycia naczyń, butelkę, trochę wody, ręczniczek, gumki, recepturki, nożyczki i talerz. Do dzieła. Do wody wlewamy trochę płynu do mycia naczyń. Ja już trochę wlałam, ale nie zaszkodzi więcej. Wiadomo, trzeba jeszcze wymieszać. Jak mikstura gotowa, to chwytamy za butelkę. I butelkę chcemy uciąć tak na początku. Czy trzeba ją zgnieść? I ucinamy. Uwaga na palce. Jest dzióbek? To teraz zakładamy ręcznik. Nakładamy ręcznik na naszą butelkę i zaplątujemy gumkę. Może też być mniejsza butelka, nie musi być taka duża. Teraz na talerz dolejemy naszą miksturę. I zanurzamy ręcznik. Jak już jest namoczony, to dmuchamy i tworzymy spienionego węża. Może teraz dłużej. Wow, mój wąż ma ponad metr. Teraz zadanie dla Was. Zróbcie swojego węża i pochwalcie się, jak długi jest. Powodzenia, dobrej zabawy i do zobaczenia!